teorii są to dwa różne samochody, ale w praktyce wiele osób staje przed wyborem, czy lepiej zdecydować się na Skodę Octavię, czy też na Nissana Qashqai. Biorąc pod uwagę całą Europę, Octavia w tym roku trafiła w ręce ponad 81 tysięcy nabywców, zaś Qashqai sprzedał się w liczbie niemal 93 tysięcy egzemplarzy. Pod względem sprzedaży idą więc łeb w łeb. W jednym i drugim przypadku dostajemy uniwersalne auto rodzinne i to nawet w podobnej cenie. Skoda w dopasionej wersji kosztuje ponad 120 tysięcy złotych, Nissan jest jeszcze droższy. W takiej opcji kosztuje 140 tysięcy złotych. Auta różnią przede wszystkim wymiary. Nissan jest krótszy i mniej pojemny. Ma 4,38 m długości. Octavia mierzy 20 cm więcej, ma aż 4,67 m długości. Oznacza to więcej miejsca dla pasażerów tylnej kanapy oraz dużo większy bagażnik, choć według danych technicznych różnica jest niewielka. W teorii Qashqai zmieści 439 litrów, a Octavia 590 litrów. Ale patrząc na te bagażniki, nie mam pojęcia, jak to było mierzone. Nissan ma znowu przewagę nad Octavią w postaci prześwitu. Skoda wisi 14 cm nad ziemią, a Nissan zawieszony jest 4 cm wyżej. Te kilka centymetrów przekłada się jednak na dużo bardziej bezstresowe pokonywanie bezdroży i krawężników. Do tego Octavia ma 4 cm większy rozstaw osi, co też nie pomaga w terenie. Pod maską tej Octavii pracuje mały, 3-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1 litra i mocy 115 koni mechanicznych. Jeżeli ktoś spodziewa się słabej kultury pracy, nic z tych rzeczy. Silnik ze Skody jest znakomicie wyciszony i nie sądzę, by ktoś z pasażerów zorientował się, ile cylindrów pracuje pod maską. Co więcej, 1.0 TSI pracuje ciszej niż 4-cylindrowy diesel 1.6 DCI z Nissana o mocy 130 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o dynamikę i elastyczność, w obu autach jest ona na niemal identycznym poziomie. Zarówno Skoda, jak i Nissan mają pod dostatkiem mocy, by sprawnie wyprzedzać ciężarówki na trasie, a od samochodu na co dzień nie oczekuje więcej. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę wygrywa jednak teoretycznie słabsza Skoda, której zajmuje to 10 sekund. Nissan do osiągnięcia tej prędkości potrzebuje 11,1 sekundy. Aby upewnić się, czy faktycznie tak jest, przeprowadziliśmy szybki wyścig. Jak widzicie, Skoda o mocy 115 koni mechanicznych z momentem obrotowym 200 Nm przekroczyła linię mety szybciej niż 130-konny Nissan z momentem 320 Nm. Po części wynika to z faktu, że Qashqai waży niemal 1,5 tony, to prawie 300 kg więcej od Octavii. A po części wynika to z nieco wolniejszej skrzyni biegów. W Skodzie znajdziemy bardzo szybką, 7-biegową przekładnię DSG i do jej pracy nie mam żadnych zastrzeżeń. Natomiast Nissan postawił na skrzynię bezstopniową CVT o nazwie X-Tronic. Przyznam szczerze, że trochę się jej bałem, bo opinia o CVT jaka jest, taka jest, a ja z automatem Nissana jeszcze nie miałem do czynienia i obawiałem się, że będzie to dramat. Tymczasem przy codziennym użytkowaniu nie można się do niej przyczepić. Dopiero gdy chcemy poszaleć i wciskamy non-stop gaz w podłogę, to skrzynia ma tendencję do przeciągania obrotów, co jest trochę nieprzyjemne dla ucha. Na szczęście w kategoriach praktycznych, czyli dynamiki, nie mam żadnych uwag. Przy delikatniejszym obchodzeniu się z gazem trudno nawet wyczuć, że to CVT. Moim zdaniem to całkiem udana konstrukcja, może nie tak dobra jak DSG, ale fatalna opinia na temat CVT jest mocno przesadzona. Komfort jazdy jest zbliżony, chociaż to Skoda odrobinę lepiej radzi sobie z niwelowaniem nierówności na dziurowych drogach w mieście. W Nissanie pod tym względem nie ma dramatu, ale mimo wszystko jest on odrobinę sztywniejszy od Octavii. To znowu przekłada się na nieco pewniejsze prowadzenie w trasie. Skoda przy większych prędkościach ma lekkie tendencje do bujania. Skoda w tej konfiguracji nie pozostawia wiele do życzenia. Mamy przede wszystkim wielki ekran LCD o przekątnej 9,2 cala, wyróżniający się znakomitą jakością obrazu. Mamy obsługę aplikacji z Androida oraz z iPhone'a, co pozwala wyświetlać mapy Google'a na ekranie samochodu. Świetna sprawa. Jest też znakomitej jakości kamera cofania, która sprawdza się także w nocy. Jest nawet aktywny tempomat oraz świetnie działający asystent utrzymywania pasa ruchu. W porównaniu do Nissana brakuje tylko panoramicznego dachu, zarezerwowanego jedynie dla wersji kombi.
W Nissanie natomiast rewolucja. W końcu pojawił się system ProPilot, który jest niczym innym jak aktywnym tempomatem połączonym z asystentem utrzymywania pasa ruchu, a całość działa niemal tak samo jak w Skodzie. Przewagą Nissana jest obecność systemu automatycznego parkowania. Niestety jego obsługa nie jest zbyt intuicyjna. Ekran LCD to natomiast duża przewaga Skody. Ten w Nissanie ma zaledwie 7 cali i dosyć przeciętną jakość obrazu. W tym modelu nie ma też obsługi Android Auto, czyli jesteśmy skazani na nie najlepszą nawigację fabryczną. Obsługa smartfonów pojawiła się dopiero w modelach dostępnych od października. Na pocieszenie zostaje system kamer 360 stopni, niedostępny w Skodzie. Tyle, że nie jest on idealny. Jakość kamer w Nissanie jest zauważalnie gorsza niż w Skodzie. Co jest lepsze? Trudno powiedzieć. Na przykład dzięki kamerze pod lusterkiem, Qashqaiem można z łatwością przytulić się do krawężnika podczas parkowania równoległego. Tego Skoda nie potrafi. Z drugiej strony tylna kamera Nissana, gdy tylko trochę się zabrudzi, jest średnio pomocna w nocy. Reasumując, Nissanem dojedziemy nieco dalej, bo nie zaczepimy podwoziem na polnej drodze, natomiast do Skody zmieścimy więcej. Co jest lepsze, to już zależy od indywidualnych potrzeb. Jednak wyniki sprzedaży pokazują, że ludzie coraz chętniej wybierają SUVy od rozsądniejszych sedanów. Biorąc pod uwagę wygląd, wybrałbym Nissana. Za Skodą przemawiają jednak aspekty praktyczne.